Jest czwartek, 21 czerwca, zapraszam na Minutę z IT. Na trwającej właśnie konferencji Windows Phone Summit Microsoft zapowiedział najnowszą wersję swojego mobilnego systemu, czyli Windows Phone 8. Trzeba przyznać, że zmiany względem siódemki zapowiadają się naprawdę ciekawie. Pierwsze, co bardzo rzuciło się w oczy, to nowy ekran główny całego systemu. Działa on na takiej samej zasadzie jak obecny, lecz pozwala na więcej opcji personalizacji. Teraz będziemy mogli zmieniać wielkość pojedynczych kafelków oraz dopasować cały ekran do naszych osobistych potrzeb. Dzięki temu będziemy mieć możliwość lepszego wykorzystania całego ekranu głównego. Drugą zmianą jest obsługa wielorodzeniowych procesorów i nowych rozdzielczości ekranu. Do tej pory ekrany musiały posiadać rozdzielczość 800x480 pikseli i proporcje 15:9. Teraz będzie możliwa obsługa nawet 16:9 i 1280x720 pikseli. Windows Phone 8 będzie posiadał również współdzielone jądro z Windows 8 i pełny multitasking. Pomoże to w ujednoliceniu całego ekosystemu od Microsoftu, łącznie z tabletami i komputerami. Jedną z ciekawszych nowości jest również integracja ze Skype'em. Nowości jest oczywiście więcej, także całość zapowiada się naprawdę interesująco. Zatem czekamy na premierę. Na dziś to już wszystko, widzimy się w jutrzejszej Minucie z IT.